I tak, mówiłam wam wczoraj, że weszłam do Heber, sobie generalnie też coś kupiłam, między innymi taką szczotkę, która podobno jest super właśnie do mycia włosów, bo pięknie pieni szampon. Dziewczynki też wzięły mi maseczkę, Lila powiedziała, że arbuzowa będzie najlepsza. Płatki pod oczy, bo dziewczyny lubią te płatki pod oczy, zawsze pytają, czy one też mogą. I wzięłam dwa podkłady z Liren, zobaczymy jak się sprawdzą. Akurat była promocja, aż 60% rabatu na drugi produkt. Stwierdziłam, że za te chyba 8 zł się skuszę. Ja tu uskuteczniam jeszcze pranko na szybkości w ogóle. Okazuje się, że mam jeszcze podkład z Ingrid, ale to się myślę nie zmarnuje, bo ostatnio podkłady nawet ładnie mi schodzą, powiem wam szczerze. Więc schowam wszystko. Mam w ogóle maraton sprzątania teraz. Mamy mieć niedługo gości, więc biegamy. Stawiam pranie i przed chwilą rozmawiałam z koleżanką. Były śmieszki heheszki, że w sumie świeci słońce, więc można wywiesić pranie na dworze. No i powiedziałam, że jeszcze w sumie nie sprawdzi się ten memik, że wiecie, 2 godziny i suchutkie. 4 godziny może, tak 5 i będzie suchutkie. Ale wieje, więc to jest taki mały minusik. Idę zaraz robić sałateczkę, taką lekką, bo zaplanowałam grilla. Co by wiecie, nie stać właśnie dzisiaj w kuchni przy garach, tylko zrobimy szybko grilla. I będzie spoko. I wieczorem jeszcze będziemy uskuteczniać pakowanie, bo jutro jedziemy na nasz wczasing, na dzikie tereny, czyli na Podlasie. Jedziemy do Białegostoku. Jeszcze tam nigdy nie byliśmy. Ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy byłam w tamtym województwie, ale chyba nie. Więc od razu odhaczymy. Na pewno pójdziemy do zoo, tym bardziej, że zoo jest darmowe. I myślę, że jakoś fajnie spędzimy ten czas, tym bardziej, że pogoda naprawdę zapowiada się przyjemna, po 20 parę stopni ma być, więc myślę, że bardzo fajny czas, żeby właśnie pospacerować, odpocząć, zmienić na chwilę otoczenie. Dziewczyny skaczą na trampolinie. Zobaczcie, co tam się dzieje. Wieczorową porą, w ogóle jestem beznadziejna w nagrywanie. W ostatnich dniach szczególnie to widzę, że nie idzie mi nagrywanie. Ale odzywam się do Was. Mieliśmy gości i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że nasi goście przyjechali. I nie nagrywałam, dlatego że zauważyłam, że im lepiej mi się z kimś siedzi, tym ja rzadziej po prostu sięgam po ten telefon. On gdzieś tam leży, oczywiście, ale jakby nie szukam towarzystwa w telefonie, tylko korzystam z tego, że mogę po prostu z kimś przebyć, pobyć. Pobyć, porozmawiać, pośmiać się, zrobić cokolwiek. I też generalnie nie mam ostatnio takiej potrzeby, żeby jakoś to nagrywać, uwieczniać. Nie wiem, może gdzieś tam coś się wypaliło. W każdym razie stwierdziłam, że odezwę się do Was teraz, bo chciałabym też jakoś zakończyć vloga, który pewnie będzie zlepkiem przeróżnych ujęć, przeróżnych dni, bo nagrywam chyba ponad tydzień, jakieś takie malutkie fragmenciki. Zobaczymy, co z tego będzie, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. W każdym razie w połowie jesteśmy spakowani na nasz wyjazd. Wyjeżdżamy w sumie na 2,5 dnia, można powiedzieć, no bo jedziemy jutro, czyli w niedzielę. Wracamy we wtorek, najpewniej we wcześniejszych godzinach. I co spakowałam, dziewczyny? Oczywiście sukienki, no bo cóż by innego. I muszę jeszcze spakować siebie, ale generalnie wiem, co chcę zabrać. Zabieram sukienki. Też nie będą oryginalne. Zabiorę długie sukienki, bo co? Bo czuję, że tak mi będzie po prostu najwygodniej. I co miałam wam jeszcze powiedzieć? Dostałam w ogóle od Ani dużo książek, więc zaraz je wam pokażę. Ja też kończę czytać książkę, więc pewnie w przyszłym tygodniu skoczę do biblioteki, co by wiecie, coś wymienić. I zastanawiam się właśnie, jaką książkę zabrać na ten nasz wyjazd. Będziemy trochę jechać, chyba prawie 3 godziny. Więc też. Przepraszam, ale ostatnio nie mogę się wyspać. Więc czuję, że trochę jednak po trasie przeczytam. I co? I chyba tyle.
Jestem po prostu tak najedzona, zrobiliśmy sobie grilla, ja już kupiłam jeszcze jakąś sałatkę, halloumi, uwielbiam w ogóle halloumi, powiem Wam szczerze. Posiedzieliśmy i uwielbiam po prostu taki chillowy klimacik, że można usiąść właśnie na dworze, pogadać, pośmiać się, nie być też takim spiętym. No bo wiecie, jakby z różnymi ludźmi mamy różne relacje. Oczywiście najfajniejsze są te relacje, które pozwalają nam na taki totalny luz, na bycie sobą. No ale nie wiem, ja na przykład mam coś takiego, że przy różnych osobach różnie się czuję, zależy to też od stopnia znajomości, a akurat z Anią mam coś takiego, że czuję luz, chill. Więc tak, bardzo lubię ten klimat i uciekam. To ja Wam jeszcze pokażę przegląd książek, które przywiozła mi Ania. Gdyby nie te, w ogóle ja się z tą autorką nie znam totalnie, ale Ania polecała, chwaliła, że bardzo fajne. Historię tutaj mogę znaleźć. No i się właśnie zastanawiam teraz, którą książkę zabrać ze sobą na wczasy. Tym bardziej, że mam swoich książek jeszcze. Tego autora czytałam Sekretne życie pisarzy i to jest coś lekko fantastycznego. Zobaczymy, to może być ciekawe i w sumie jakoś tak nie straszy. To ma być chyba coś takiego nastoletniego, z tego co pamiętam. Kurczę, a może to? Bo to w sumie jest takie dość cienkie. Może? Zobaczymy. Tutaj mamy fenomen TikToka. I coś takiego. W ogóle zastanawia mnie właśnie, dlaczego niektóre książki tej autorki nie mają przetłumaczonych tytułów, ale okładki są naprawdę bardzo, bardzo kuszące i wydaje mi się, że właśnie coś autorstwa tej pisarki widziałam ostatnio w Empiku, bo właśnie tak rzuciły mi się w oczy te kwiatowe motywy. Dzień dobry, dzisiaj zaczynamy nasze małe wczasy, więc ja nas pakuję. Generalnie w sumie można powiedzieć, że jesteśmy prawie spakowani, została jakaś kosmetyczka. No i oczywiście zgarnąć siebie, ciuchy nasze i dziewczyn ogarnięte, w sumie nie będzie nas dwie noce, więc wiecie, i gotowe. I co? I ja pomyślałam, że zrobię sobie jeszcze maseczkę, bo po tym kwetrinolu tak czuję, że moja twarz domaga się odrobinki miłości, więc zróbmy to. Ja w ogóle dzisiaj wyciągnęłam tą bluzeczkę z Nary i myślę, że w niej pojadę, bo ma być ładnie. A do tego założę taką dłuższą, plisowaną spódnicę różową z Sinseya. Mam ją z zeszłego roku i bardzo ją lubię. Generalnie powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o latko, to ja czuję się naprawdę taka obkupiona i bardzo przygotowana na ten czas. Okej, jesteśmy spakowani z małym opóźnieniem, ale możemy ruszać. Wzięłam książkę jednak o taką. Stwierdziłam, że pasuje mi do dzisiejszej stylówki. Dzień dobry, kochani.
Dzisiaj idziemy na lody. Tak, idziemy na lody. I dzisiaj właśnie chcieliśmy iść na lody. Byliśmy na placu. Witam się z Wami już w naszym mieszkaniu dwudniowym. Coś mi się przypomniało. Za chwilkę. I pokażę Wam, gdzie tym razem wylądowaliśmy. Mieszkanie jest raczej takie dosyć małe. Tutaj jest pokój numer 1. Widok z okna na drugi blok. Jest kanapa. Jest telewizor. Tu mamy taką dość małą kuchnię. Mały minus, że kuchenka jest akurat taka, no ale nie poradzimy. Szafki są, wszystko jest. Tu mamy łazienkę. Raczej dość taką prostą, zwykłą. Jest w razie czego pralka, która się przydaje oczywiście przy dłuższych pobytach. Prysznic, kibelek. I tu jest sypialnia numer 2. Zgaduję, że tutaj będą spały dziewczynki. Mamy oczywiście łóżko. Dziewczyny jak zobaczyły to łóżeczko, pytają, dla kogo to takie łóżeczko? Dla Gugusia? Jest widok na jakiś wielki blok. I to jestem ja, moja dzisiejsza stylówka. Kupowałam trochę letnich rzeczy, między innymi bluzkę z Nare, tej z takimi rękawkami. Ja Wam ją chyba pokazywałam w zeszłym roku, mam dzisiaj 2 naszyjniki. I plisowaną spódnicę z Sinseya, która jest naprawdę jednym z takich moich lepszych łupów, jeśli chodzi o Sinsey, bo bardzo się z tą spódnicą lubię. I na nogach mam trampuszki w kwiatki, te takie urocze, ale stwierdziłam po prostu, że takie buty sprawdzą mi się dzisiaj najlepiej, więc o bardzo proszę, taka stylówcia. Dzisiaj pizza w plenerze i to w dodatku z płci. Wiecie, jak to mówią, nie ma to jak w domu i generalnie jak my wjeżdżaliśmy już w nasze podwórko, to mówiłam do Kuby, że bardzo się cieszę, że wróciliśmy do domu. Białystok nie mogę powiedzieć, żeby mnie jakoś szczególnie oczarował. Ma jakiś swój klimat taki bardzo naturalny, bo nie brakuje tam takich terenów zielonych, parków, skwerków, wiewiórek, które są totalnie urocze. Ale powiem Wam, że te nasze Wywiejewo też ma swój klimat. I teraz co? Ogarniamy życie. Przy okazji kupiliśmy 3 kwiatki, które pewnie zaraz mój mężu wsadzi. Mężu pewnie przekopie mi też kolejny fragment działki, co bym mogła wrzucić kolejne nasiona. A tych nasion nadal nie brakuje. No, troszkę tutaj tego jest. Mogę go wrócić, no.
roboty ciąg dalszy. Teraz ogarniemy sobie pięknego kwiatuszka. Żałuję sobie jednak, że wzięliśmy tylko jednego. To jest z tego, co się orientuje, surfinia, aczkolwiek znawcą nie jestem. W sumie, chociaż to jest mała doniczka, ale myślę, że dokupimy więcej takich wiszących doniczek i pewnie więcej tych surfini. I one w sumie pięknie wyglądają też na parapetach, tak wiecie, jak spadają tak kaskadami. Generalnie powiem Wam, że polecam takie żyćko. Słoneczko, działeczka, grill. Stary, dobre życie. Dzień dobry, kochani. Po dłuższej przerwie zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo dzisiaj mam ten dzień, kiedy jeszcze, wiecie, tyci, a nastąpi eksplozja, więc zobaczymy. Może jakoś tak nagrywanko zmobilizuje mnie do tego, żeby pokierować myśli w innym kierunku. W każdym razie jest 9:30, ja właśnie wróciłam do domu, bo byłam na zakupach w Biedronce, bo dziewczyny zażyczyły sobie pirackie placki. Więc zaraz im je przygotujemy. Kupiłam owoce, kupiłam jajka, bo nie było u nas jajek. I wracam do domu. Jest w ogóle tak gorąco od kilku dni, że ja już mam poparzone ramiona. Znaczy poparzone, czerwone ramiona, bo w sumie jakoś nie bolą mnie one. Więc dzisiaj przezornie od razu, wiecie, nasmarowałam się porządnie kremem. Nie mam w ogóle ochoty na makijaż, powiem Wam, jak jest tak ciepło. I uciekam pewnie robić kolejne pranie, bo ostatnio po prostu pranie wchodzi jak nóż w masło. Wow, zobaczcie, jak tata pięknie przygotował dla córeczek składniki na pirackie placuszki. Ślicznie, tata. Dziękuję. Wow, czapka piracka widzę, klapki. Chustka? Super. A tu mamy klapkę na oczko. Nic się nie stało. Ekstra. A w ogóle muszę Wam pokazać, jak z dnia na dzień zrobiło się pięknie. Zobaczcie, jak te kwiaty cudnie wyglądają. Jest po prostu mnóstwo kolorów. Maczki Ci się podobają? No maczki już głównie przekwitły, ale tutaj ten róż tak mnie zachwyca. Super! Ło! Nie przewróciłaś się. A mnie w ogóle dzisiaj znowu naszło, żeby jak widać nieco odświeżyć róż na włosach, bo spłukał się całkowicie. I nawet muszę powiedzieć, że chyba póki co najlepiej mi wyszło tym razem.